Siemaczko, kochani, witajcie w najnowszym odcineczku! Słuchajcie, jakiś czas temu, to będzie z prawie miesiąc, zamówiłem takie podróbki, o które mnie prosiliście. Znaczy, podróbka to jest złe słowo, w ogóle będzie jakiś taki odcinek, co można nazwać podróbką, a co nie, bo to wynika pewnych prawnych podejść w Ameryce i dlaczego na przykład niektóre designy, sieciówki je kopiują i nic się z tym nie dzieje. No ale to temat na osobny film. Słuchajcie, kupiłem takie buty, o które mnie prosiliście, to znaczy coś w stylu Ultra Boostów z Air Maxem. Tak oto one wyglądają. Lepiej chyba pokażę tego buta, bo to jest lewy but. O, tak właśnie to wygląda, wszystko pięknie. O, tutaj macie Flyknit, taki i Boosta i Air Maxa. No generalnie można się dopatrzeć idealnego praktycznie skopiowania designu Ultra Boosta, Uncaged, bliżej temu na pewno do Uncaged'a niż zwykłego Ultra Boosta. I tak, podeszwa jest typowo skopiowana z Ultra Boostu, to w ogóle wygląda typowo jak Ultra Boost. Tutaj mamy takie jakby linki, które mają przypominać jakiś flywire. No i tutaj mam taką piankę, która niby ma przypominać boost. Boost to nie jest, dlatego że to jest strasznie, kurczę, twarde. Twarde jest jak kamień, nie chodziłem w tym, więc jeszcze nie wiem, dlatego pójdziemy się przetestować. Buty te generalnie, jeżeli chodzi o wykonanie i całościowe takie jakby feeling, no to jest bardzo ok. Ja aż jestem zawiedziony, dlatego że dużo butów Nike i Adidasa, które mam, są po prostu dużo gorzej wykonane. Jeżeli chodzi o klej, to naprawdę tutaj nic nie ma i jedynie to przyszły mi takie zabrudzone, no ale to już tam pół biedy. Kosztowały one, uwaga, 15 euro, coś w tym stylu. No i w tym jest ship i wszystko. No i teraz pytanie, czy warto to było zamówić? No generalnie, słuchajcie, ja bym sobie czegoś takiego nigdy nie zamówił, dlatego że uważam, że jakikolwiek design podobny do czegoś, no to jest jednak podróbka. No i źle bym się czuł, jakbym w tym wyglądał, no bez jaj. Tylko że jeżeli na przykład wam nie zależy na jakiejś marce czy coś i jesteście takim zwykłym normikiem, który w ogóle o streetwearze nie słyszał, albo macie, kurczę, 40 lat i macie już wywalone na wszystko, no to tutaj jest dobre pytanie, czy to się w ogóle opłaca kupować. Bo jak już powiedziałem, nie jest to podróbka, jest to jawna inspiracja, jawna zżynka, ale tutaj nie zauważycie żadnych napisów Adidas albo napisów Nike, nie. Te buty mają się po prostu kojarzyć. Zamówiłem rozmiar 46, no i teraz je założę i wyjdziemy na zewnątrz. Dobra, słuchajcie, kochani, jeżeli chodzi o wygodę w tych butach, to nie ma tragedii, to znaczy, no jest dobrze. Mówiąc dobrze, mam na myśli, że jest po prostu okej, to znaczy nie ma jakoś tam nie wiadomo jakiej wygody, bo jest to jednak twarde gówno, podrobione, nie ma to nic wspólnego z boostem, tylko że jest jeden duży minus. Jak już wiecie, wziąłem 46, co jest według mnie dobrym rozmiarem dla mnie, bo mniej więcej tak biorę, 46-45,5, no jednak to jest za małe, grubo 1 cm, myślę, że o 1,5. No więc słuchajcie, szczerze, jeżeli chodzi o wydanie tych 60 zł, no to jeszcze pół biedy. Wejdziemy sobie w krzaki, żeby zobaczyć, patrzcie. Tak to wygląda, sorry tutaj za kabel, tak to wygląda z góry te buty. Koszulka za 300, a butki za 15 euro. Tutaj mamy takie kamienie i się po nich przejdziemy, bo to jest bardzo w sumie dobry test, żeby sprawdzić, czy ten system rzeczywiście działa. Jesteśmy sobie pod mostem i powiem tak, system jest dupny. System nie działa, buty są twarde. Jedyny plus tych butów jest taka wkładka, co one tam mają. Ta wkładka jest taka w sumie amortyzująca, taka trochę żelowa, nie wiem jak to w sumie powiedzieć, no ale jest okej. I jeżeli gdyby nie ta wkładka, to te buty byłyby strasznie dupne. Wyprosiliście mnie, żebym je kupił, ale okazuje się, że jednak to był taki trochę wyrzucony zakup w błoto. Generalnie zaraz wam pokażę, jak te buty wyglądają on fit, no i sobie zobaczycie. Minusem tych butów jest to, że one są jakby za krótkie. Znaczy na górze, na podbiciu, podbicie się nie kończy całe. Musicie, nie wiem, mieć albo małą nogę, albo rzeczywiście to jest, te buty są po prostu za małe, no ale naprawdę, są po prostu za małe i widać całą skarpetkę. Też to sobie patrzcie tutaj, widzicie? Tu jest po prostu za krótkie. Skarpetki nie są jakieś strasznie długie, ale musiałbym mieć albo bez skarpetek, albo nie wiem dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że jest za małe i idzie zbytnio tutaj? Jeżeli chodzi o przewiewność tych butów, to jest bardzo spoko, serio. Spodziewałem się, że będzie straszne gówno, że ten Flyknit, Primeknit, czy jak to tam się zwie od Chin, będzie strasznie gówniany, ale jest naprawdę spoko. Jak za 15 dolarów, to jest nawet, powiem, lepiej niż w niejednych Nike'ach. Nie zauważam
różnicy pomiędzy Prime Knitem, który jak wiecie na przykład na ultraboostach jest bardzo flexi, a tym. Naprawdę, w ogóle nie czuć różnicy. Jeżeli chodzi o buty, które będą przewiewne i będą tanie, no to w sumie te spełniają swoją rolę. Bo musimy pamiętać, że najtańsze buty z Prime Knitu są to Stan Smithy z Adidasa w outletach, no to tam mniej więcej koło 200 zł trzeba dać. A te mamy za 60, więc myślę, że w kategorii butów przewiewnych, no to jest plus. Ale jak mówię, tutaj jest straszne to, że to są po prostu buty, które wyglądają jak ultraboosty, dlatego żadna osoba, która no, nosi tak jakby kiksy, tak jak my, tego nie założy. Jak na przykład recenzowałem buty Xiaomi, no to mówiłem wam, że są to bardzo fajne buty, budżetowe i dużo są no, wygodniejsze od tych. Jeżeli chodzi o wygląd, też jest dużo lepiej, bo one jakby nie nawiązują zbytnio do wszystkich, do innych rzeczy. Dlatego słuchajcie, jeżeli chodzi o buty, te, które mam na nogach, no to zaraz wam pokażę. O, one tak wyglądają on fit. Z tej strony to wygląda tak, to mam trochę oddalę, żeby było widać bardziej. No jak widzicie, tą skarpetkę widać, to nie jest fajne. Buty na nogach nie wyglądają aż tak źle. Gdyby nie to, że są takimi trochę no, rip-offami, po prostu olbrzymia inspiracja boostem i tak dalej, no to by byłoby trochę lepiej. Zobaczycie sobie tutaj, o widzicie, ten system wcale nie pracuje. O, ja go zginam, on wcale nie pracuje, to jest taka bardzo, bardzo mocna gąbka. Jeżeli ja miałbym kupować te buty, to na pewno bym je kupował, gdybyście mi nie powiedzieli, że mam je kupić, bo to jest w ogóle straszna strata kasy i to generalnie nie ma sensu. W samochodzie mam swoje niezawodne Yeezy Beluga 2.0, z którymi zaraz wam porównam je. Dobra, czas iść do samochodu, bo szczerze te buty są dla mnie za małe, jeden rozmiar i już się czuję niefajnie. Czas podsumować co nieco. A tutaj patrzcie, jest piękny most. Takie ekrany. Wiecie, że te ekrany trzeba wymieniać nawet co 10 lat? Bo one się psują strasznie. Syf w środku wchodzi i nie spełniają swojej roli. Tak ostatnio słyszałem, że to mało ekonomiczne. Ciekawostka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wygodę, a raczej jej brak, ja nie wiem, do czego miałbym to w sumie porównać. Raczej bym porównał to do takich zwykłych trampek z Flyknitem. Ni to fajne, ni to niefajne. Buty słabo trzymają kostkę, buty trzeba brać pół rozmiaru, albo nawet no, cały półtora rozmiaru większe niż normalnie bierzecie, więc jak na przykład macie 44, no to nawet te 46 myślę nie byłoby takie złe. Generalnie dla kogo są te buty? No na pewno nie są dla nas, nie są dla ludzi, którzy oglądają ten kanał, nie są dla ludzi, którzy będą sobie no jakkolwiek inaczej radzić sobie ze streetwearem. Słuchajcie, ja tu mam drugie Yeezy Boosty, jak sobie popatrzycie na nie, no to kurczę, one są naprawdę zupełnie inne. Ten boost, no to w ogóle nie ma co porównywać. Bo boost jest boostem, a tutaj boost jest niczym, to nie jest boost, to w ogóle nie wygląda, nawet nie jest tak jak w podrobionych Yeezy, to jest po prostu straszne gówno. Dlatego jeżeli miałem oceniać te buty, to w kategorii za 60 zł nie jest źle. Słuchajcie, dobrze wykonane buty, z tym, że minusem jest jedynie wątpliwie to, że są one bardzo podobne do innych oryginałów. No i możecie być posądzeni o noszenie podróbek, chociaż dokładnie podróbki to nie są, bo takiego modelu nie ma, to jest tylko inspiracja dość mocna. To wygląda po prostu jak but z kropa, wygląda jak but z sieciówki i jeżeli chodzi o porównanie do tych kropów, co kiedyś wam robiłem, no to w tych jest dużo lepiej. Dlatego, że ten Prime Knit jest dużo fajniejszy i myślę, że dużo fajniejszy kolor. Więc myślę, że są właśnie to buty do takich ludzi, którzy na przykład idą sobie do sieciówki, kupują buty w kropie, kupują buty w jakichś innych sieciówkach, mają wywalone na to, czy to wygląda podobnie do ultraboostów, chcą po prostu jakiegoś tego tam przewiewnego buta. No to jeżeli chodzi o przewiewnego buta, to jest zajebiście i jeżeli na przykład wy chcecie sobie coś takiego kupić albo skupić swojemu tacie, nie wiem, komuś tam dziadkowi, to jest idealny but, bo jest tani i jest fajny, jeżeli chodzi o przewiewność, no i jest spoko. W ogóle oskarżenia ludzi, którzy będą mówić, że to są podróbki, możecie zlewać ciepłym moczem, nie są to podróbki. Jest to tak, jak wam mówiłem, inspiracja, taka sama jak sieciówka, tak sama jak krop. To może być śmieszne, to może być żałosne, że ktoś chodzi w takich butach na przykład, ale dalej, kurczę, nie ma się z czego śmiać, nie ma po prostu co wybrzydzać, co wyszydzać takich osób, bo no, słuchajcie, to nie jest po prostu równe kupieniem Yeezy na targu czy na jakimś dope store i noszeniem ich z premedytacją tak, żeby to wyglądało jak Yeezy. Te buty po prostu są fajne, te buty po prostu mają być przewiewne i właśnie spełniają swoją rolę. Dziękuję wam kochani za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Spotykamy się, myślę, że co, w sobotę na Sneakernessie, tak? Bo w sobotę jest w Warszawie Sneakerness. Na dole macie linka do wydarzenia. Będziemy tam razem z braciakiem, będziemy tam razem z grupką, z adminami naszymi
i innymi członkami. Okazja na zbicie piony. Poza tym Sneakernes w Warszawie jest bardzo fajnie, dlatego że możecie przyjechać do Warszawy, pójść sobie na przykład do Grey Pointa, pójść sobie na Chmielną czy gdzieś indziej. Nie musicie siedzieć na tym jednym Sneakernesie. Jest to według mnie najlepszy event, nawet jeżeli będziecie myśleli, że gdzieś tam na przykład było fajniej, no to możliwe, że było fajniej, ale Warszawa jest takim miastem, gdzie jest coś do roboty dookoła, no bo na przykład w Katowicach nie za bardzo to było, tak, na Hype Expo, wychodziłeś, no i szczere pole, tak, w sensie, no musiałeś gdzieś dojechać i był problem, a w Warszawie wychodzisz, od razu masz tam Kopernika, od razu wsiadasz do metra, wysiadasz sobie w centrum, idziesz sobie na Chmielną, na Grail Pointu, do innych sneaker store'ów w Warszawie, naprawdę jest to oglądać. Więc już Was zapraszam, widzimy się w sobotę, no i co, do następnego. Słuchajcie, nie zapomnijcie łapa w górę, jak Wam się podobało i napiszcie mi na dole, bo robimy takie głosowanie, który komentarz będzie miał więcej lajków. Myślałem, żeby oddać te buty w sumie do PCK, bo mi niepotrzebne i myślę, że tak zrobię. Wrzucę do kontenera albo może ktoś by chciał te buty, może znacie kogoś, kto po prostu potrzebuje takich butów i ma wywalone na wszystko dookoła, tylko bądźcie szczerzy, naprawdę, może ktoś potrzebuje, nie ma kasy. Dlatego zapytam się na Hypebestiach Wujaszka, tam możecie mi powiedzieć, co mam z nimi zrobić.